Dzień dobry Państwu, mówi Marcin Popczyński. Właśnie skończyłem nagrywać dla Państwa audiobook na podstawie książki Roberta Schmidta Zgasić słońce, szpony, smog. Jest to fantastyka, w której spotykają się rzeczy, które pozornie nie mogłyby się spotkać. To znaczy podniebne pancerne floty, krwiożercze, bezlitosne smoki, które niszczą ludzi dziesiątkami tysięcy. Do tego jest to rok 1904. Akcja dzieje się w Japonii i występuje tam Józef Piłsudski. Tej nocy, moi panowie, będziemy tworzyć historię. Spiszemy ją na kartach dziejów własną krwią. Stanęli o dwa kroki od siebie. Mnich, o ile to był mnich, i obcy rozbitek. Mierzyli się wzrokiem przez kilka uderzeń serca, po czym Andrzej chwycił za rękojeść noża. Zrobił to odruchowo, ze strachu, niewiele przy tym myśląc. A gdy zrozumiał, co uczynił, nie było już odwrotu. Nie chciał atakować tego człowieka, nigdy wcześniej nie groził nikomu nożem. Zrobił krok do przodu w nadziei, że przeciwnik się cofnie bądź uskoczy, dzięki czemu dałoby się go ominąć, lecz mnich znów ani drgnął. Polecam tę książkę wszystkim młodym patriotom, którym pewne sprawy być może ukażą się w innym świetle po przeczytaniu relacji, jakie panują między postaciami w tej książce.